Ja żyję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kurde, ja gadam do kamery, ja tak zawsze robię. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Speedówka i witam w zmartwychwstaniu. Słuchajcie, wiem, dawno nie było filmu, chyba najdłuższa przerwa ever na moim kanale, ale niestety, bądź stety, no pojechałam na wakacje i miałam te egzaminy właśnie, no nie wiem jakie mam wyniki, powinnam dostać mailem, bo już w sumie były wyniki, ale ja nie dostałam, bo byłam w Polsce, nie ma czego. Muszę wam opowiedzieć, co ja właśnie robiłam na tych wakacjach i jak to teraz będzie wyglądało. Tak wiem, z rączki niestety nie mam jak to inaczej nagrać, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Byłam w Polsce na 2 miesiące, wróciłam dokładnie 2 dni temu i już właśnie dla was nagrywam. Chciałam was naprawdę bardzo przeprosić, chociaż w sumie mówiłam wam, że tak będzie. Na Facebooku też tłumaczyłam, że nie będzie mnie dość długo i nie zostawiłam wam żadnego filmu na ten wyjazd, więc przepraszam, bo zazwyczaj jak się gdzieś wyjeżdża, to się nagrywa na zapas, a ja tego nie zrobiłam, gdyż nie miałam jak, gdyż niestety nie miałam jak. Teraz postaram się nagrywać regularnie, chociaż to też może być średnio, gdyż jak zacznie mi się college, to nie wiem jaki będę miała rozkład planu na lekcji w ogóle, więc może być tak, że będą filmy, ale nie tak często, na przykład nie wiem, raz na tydzień, o, może być tak. Ale będą, na pewno będą, to nie będzie przerwa taka jak teraz, o, nie, nie, nie. Ale w sumie taka przerwa wydaje mi się, że dobrze mi zrobi, gdyż po prostu, no może dla was nie było to coś fajnego, bo nie chcieli, wiem, że jak czekacie na filmy i czekacie, ja sobie po prostu na wakacjach jestem, to jest trochę do dupy. Ale to już na pewno się zmieni i będą filmy chociaż raz na tydzień, bądź raz na kilka dni. Postaram się. Co ja robiłam w tej Polsce? Speedówka, 2 miesiące to dość długo. Będąc w Polsce, otóż byłam, jeśli chodzi o takie większe eventy, to byłam na... Byłam w Krakowie na meczu Virtusów, ćwierćfinał i byłam tam z moim tatą, z moją siostrą i z dziewczyną mojego taty i powiem wam, że było zarąbiście, z takich emocji, ja się nie spodziewałam, że to będzie tak, Jezu, jak ja zobaczyłam tam Paszy i wszystkich tam na żywo. To ja normalnie, ja miałam ciało na całym ciele, to było niesamowite po prostu, to było naprawdę niesamowite emocje, oczywiście Virtusi nie wygrali całego Majora, ale mimo wszystko jestem dumna i ja na pewno nie przestałam być kibicą, bo nie. Kupiłam sobie koszulkę, w sumie mogę wam pokazać, kupiłam sobie koszulkę, niestety nie było tej zwykłej, nie było, wiecie, tej takiej normalnej Virtus Pro, więc po prostu, moment, bo muszę to wyciągnąć. Kupiłam sobie taką czarną, oczywiście ona kosztowała ze 100 i już wam pokazuję, jak ona się prezentuje, dokładnie za 10, 9, 8, 54, 3, 2, 1. Tak się prezentuje, jest to zwykła czarna, jak widzicie, po prostu taka ożby i po prostu chciałam jakąś pamiątkę w formie ubrania, gdyż no głupio by było tak wyjechać tylko z jakimiś tam, wiecie, bo to oni dawali tak jakby, nie wiem jak to, takie bransoletki z papieru na wstęp do tego, prawda, ja to też sobie zostawiłam. I tamte takie pinsy, wiecie, te pinsy takie do, co możecie w CS-ie sobie dać na profil, takie pinsy, nie, to wiem. No, ja wylosowałam bagaż, hehe, super, normalnie, zarąbiście. Ale mimo wszystko cieszyłam się, że nawet, że wylosowałam coś takiego, bo w sumie jest jakakolwiek pamiątka. Nie chciałam tam nie wiadomo co wylosować, ale żeby była jakaś pamiątka. No, byłam tam na jakieś 5 godzin może ponad, bo tam jeszcze oglądałam trochę mecz SK Gaming. Tam... W sensie Astralis oglądałam tam później troszeczkę, ale już tam przysypialiśmy, bo to wiecie, nie takie same emocje, jak tam Polacy nie grają, nie? Więc po prostu... I słuchajcie, właśnie, skończył się mecz i my tak, nie, no to już koniec Astralis, nie? To jedziemy do domu, bo Polacy już nie grają. A tu kurde półfinał. A tu półfinał był, rozumiecie? W ten sam dzień półfinał. My pojechaliśmy do domu, my nie wiedzieliśmy, ja tak patrzę, ej, oni grają, co jest? To jest live? A tu półfinał. A ja taka była wnerwiona. Oczywiście przegrali ten półfinał, ale mimo wszystko były naprawdę fajne emocje, nawet przy telewizorze. No i co tam jeszcze powiedzieć? W sumie no nic takiego się nie stało. Słuchajcie, jedyne co wam powiem,
też fajnego. To wpadło mi dużo kasy od mojego taty, którego bardzo dziękuję, za którego bardzo dziękuję, bardzo cię kocham, tak to oglądasz. Od mojej mamy i mojej babci, tam w sumie wiecie, taka kasiorka wpadła i zbieram na kompa. Link macie w opisie, jakiego kompa chcę sobie kupić. Ale jeszcze czas, zanim ja uzbieram na tego kompa, gdyż idę do pracy jeszcze. W koledżu we wrześniu będę szła do pracy, a wpadło mi około 1500 zł, a planuję zebrać 5000 zł, czyli 1000 z hakiem funtów. Mam nadzieję, że będzie git. Teraz sobie jutro, dokładnie jutro w sumie, jeszcze nie dzisiaj w sumie, nie? Zamawiam monitor doczepiany do laptopa, gdyż nienawidzę po prostu grać na tym małym gównie CS-a, to się tak nie da, zwłaszcza, że patrzcie, jak na przykład teraz mam ustawiony laptop, to no po prostu uderzam myszką, jak chcę sobie zrobić flika na lewo, no tak nie może być. Ale jeśli poza tym to się nic nie zmieniło przez ten czas, oglądam, oczywiście ja jestem zawsze aktywna na YouTubie, ja zawsze oglądam filmy, komentuję, ludzie tam piszą dalej mi pod filmami, co mnie dziwi w ogóle, że wy jeszcze oglądacie. Ja tam odpisuję normalnie na Facebooku wiadomości, prawda, na Instagramie też aktywna jestem i w ogóle, więc to był po prostu brak aktywności, jeśli chodzi o nagrywanie, a tak to było git. No, jeśli chodzi o streamy, bo ja wiem, że nieraz robiłam streamy i tam kilka osób było, to nie, teraz nie będzie streamów w ogóle, gdyż nie ma to sensu, bo nie ma co robić na tych streamach, ja nie mam dobrego kompa, dobrego neta, to wszystko się ścina, jakość jest słaba. Nie ma co tam w sumie robić, bo to na chwilę wbijecie, prawda, tam pogadamy, jest fajnie, tam coś na necie pogramy, ale na dłuższą metę to nie ma sensu, więc po prostu postanowiłam, że jak kupię sobie nowego kompa, to możemy spokojnie sobie streamy robić, bo ja mam czas, mam tutaj warunki i te fety, tylko że kompa nie mam dobrego i neta, ale net też się ogarnie, bo ja mam na Wi-Fi zresztą, więc będę musiała podłączyć po prostu sobie kable. No i co dalej, jakie tam serie będą, bo wiecie co, jeszcze nie było takiego momentu, gdzie u mnie... Nie było takiej serii u mnie na kanale, której skończyłam, jeśli chodzi o gry. Nie ma żadnej gry skończonej u mnie na kanale. I tak nie może być, musimy dokończyć. Na pewno dokończymy Tomb Raider, Robin Hooda. I co tam jeszcze takie, wiecie, o The Walking Dead też dokończymy. Bo wiecie, no te takie rzeczy stare, co nagrywam, Limbo nie wiem, czy dokończę, bo tam naprawdę nie wiem, co zrobić, naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to dokończę, bo to już tak średnio z wyświetleniami tam robicie, więc nie wiem, czy wam się to po prostu podoba. Jeżeli naprawdę jest tutaj ktoś, kto oczekuje Limbo, to napiszcie, to serio to jednak zrobię. To jednak dokończę tę serię. A poza tym to chyba tyle. Wiem, że się rozgadałam na 10 minut jak zwykle, gadając tylko o moim powrocie, ale... Teraz już spokojnie, następny film będzie jakimś może fajnym vlogiem, bardziej ogarniętym, bądź jakąś grą, ale to już sami możecie napisać, może jakiś quiz ogarniemy. Jeśli chodzi o gry z widzami, to też będą CS-ki, nie CS-ki, jakieś tam giveaway, a właśnie a propos giveaway'a, to wiem, że był giveaway 3 miesiące temu właśnie na AWP-kę, która już wam właśnie zaraz... Powiem wam, że zaraz wylosujemy zwycięzcę i pokażę wam, kto wygra. Mam nadzieję, że osoba, która wygra, jeszcze żyje przez ten czas, jak mnie nie było, że jeszcze przeżyłeś i że odbierzesz tę nagrodę. Więc ja tutaj sobie po prostu wejdę w random comment picker i wybierzemy zwycięzcę. Jeśli chodzi o giveaway'e, to był ostatni giveaway na dłuższy czas, gdyż to był jakiś taki ostatni giveaway na dłuższy czas, gdyż po prostu, no nie mam już skinów. Musiałam tam kilka posprzedawać, żeby sobie tam do koski do... Ale wiecie, no jeśli chodzi o giveaway, to postaram się, ale na razie nie mam jak, bo wiecie, zbieram też na kompa i w ogóle to tam pewnie skinę, troszkę posprzedaję, żeby sobie to robić, bo no sorry, mam kosę za 100 funtów ponad, mam akałacha za ponad 100 funtów, to już z 200 funtów, tak? Okej, okay, także teraz wybieram sobie, tutaj jak widzicie, pokażę wam, to widać? No mam nadzieję, że... Wiecie co, ja to od nowa po prostu zrobię. Tu jak widzicie, mam już swój ekran, mam tutaj skopiowany link z filmu. Z filmu. Aha. No, tak też można, można. Jak widzicie, mam tutaj link z filmu, który sobie tutaj wklejam i loadingujemy komenty. I wybierzemy zaraz, kto jest tym wygranym. Oczywiście do wygrania była AWP-a z naklejkami. I osoba, która wygrała, proszę się zgłosić w komentarzu od razu z trade linkiem i ja wyślę, kiedy zobaczę komentarz. Także wybieramy random i pikujemy winera, hehe. I uwaga, jest to, albo już podawaliście, no tak, Froku,
Bierzesz, no to bierzesz. Kopiuję. O kurde, tutaj jeszcze później, jak patrzę to. No to dobra. Kopiujemy, wchodzimy w The Internet, wklejamy. Okej, okay, rozumiem. Niestety, ale nie mogę ci tego teraz dać, ale przysięgam, że tylko mi się to zrestartuje, to wyślę ci to. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Poczekałeś 2 miesiące, to poczekasz 2 miesiące i 3 dni. Oczywiście to pytanie była AWP. No i to wszystko. No i to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Jest to oczywiście głównie film informacyjny, gdyż po prostu no wróciłam i wiecie co, ja nie pamiętam za bardzo, jak się nagrywa i nie wiem, no musiałam teraz sobie spróbować znowu i chciałam tylko was poinformować, że już wróciłam i tyle. No, mam nadzieję, że będzie czekać na następne filmy, że teraz będzie lepiej, bo następny film pojawi się możliwe, że jeszcze w tym tygodniu, bo może zaraz nagram, nie wiem. I don't know. Także trzymajcie się i cześć!